Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. A w dzisiejszym materiale będziemy robili coś innego niż zwykle, ponieważ będziemy budowali serwer. Będziemy budowali serwer, który będzie służył jako taki mój backup na dane i na serwerówkę, którą nagrywam ja i którą też nagrywa Kamil. Wierzcie lub nie, ale tych plików nazbierało się naprawdę całkiem sporo. Ale co fajne również przy budowie tego typu serwera jest to, że wy możecie również to powtórzyć i wcale nie potrzebujecie do tego nowych części. Jeżeli przykładowo ktoś z was ma jakiś stary laptop albo stary komputer, który gdzieś leży nieużywany, możecie się również pobawić systemem operacyjnym, o którym będę dzisiaj opowiadał. My dzisiaj będziemy budowali nasz serwer w oparciu o system operacyjny FreeNAS. Jest to system, który bazuje na systemie FreeBSD, nie na Linuxie, należy o tym pamiętać, co pozwoli nam ze skorzystania z takiej macierzy RAID Z, o której będę opowiadał nieco później. Na samym początku może pojawić się takie pytanie, dlaczego postanowiłem zbudować serwer, a nie kupić na przykład gotowy taki zestaw NASowy, serwer NASowy, który jest malutki i który pobiera pewnie mniej prądu niż takie urządzenie, które będziemy budowali dzisiaj. Taki gotowy zestaw NAS jest fajny dla mniej wymagających użytkowników, którzy chcą mieć po prostu backup danych i tyle. Nie da się praktycznie tam zgubić w interfejsach i sam nawet mam taki gotowy zestaw NASowy w domu, który służy na backup na zdjęcia. Natomiast to, co my tutaj dzisiaj będziemy budować, ma zdecydowanie więcej możliwości i dlatego ja się zdecydowałem na takie rozwiązanie, a nie gotowego NASa. No i dodatkowo wydaje mi się, że jest to też ciekawszy temat na film. Przede wszystkim FreeNAS daje nam poza możliwością postawienia zwykłego serwera Samby czy FTP-a, mamy tutaj możliwość korzystania z tak zwanych jaili. Jaile są z bardziej systemu operacyjnego FreeBSD. Działa to troszeczkę na zasadzie konteneryzacji, troszeczkę w stronę Dockera, chociaż nie działa to dokładnie tak jak Docker, tylko tak mniej więcej wam mówię, jak to działa. No i na przykład możemy sobie bez problemu postawić instancję Nextclouda, które właśnie będzie w takim jailu. Oczywiście też jest wiele innych zastosowań, tutaj mówię tylko to jako przykład. I też nie traktujcie mnie, jakbym był wielkim jakimś ekspertem od FreeNASa, bo też muszę się wiele nauczyć, jeżeli chodzi o ten system, więc jeżeli ktoś z was będzie miał jakieś wskazówki, jak to warto sobie skonfigurować, to też bardzo chętnie je poczytam. Po co mi w ogóle taki serwer? Po co mi serwer backup na dane? Otóż obecnie surówkę, którą trzymam głównie tak zwany B-roll, czyli same ujęcia sprzętów. Nie trzymam takiego gadania, jak mówię to teraz, towarzy dużo miejsca i jeszcze nigdy mi się to nie przydało, natomiast ujęcia, które nagrywamy, przykładowo jakichś sprzętów, się przydają i bardzo często do nich wracam. Obecnie trzymam je na jednym 4-terabajtowym dysku. No i wada takiego rozwiązania jest taka, że w momencie, gdyby ten jeden dysk mi strzelił, to tracę wszystko. Wszystko, co do tej pory nagrałem, poszłoby do piachu. To, co my dzisiaj będziemy budować, czyli będziemy mieli 4 dyski o łącznej pojemności 12 TB, ale zepniemy je w macierz RAID Z, czy bardziej RAID 5, co pozwoli nam na redundancję danych. Czyli de facto użytkowej przestrzeni będziemy mieli 9 TB, czyli troszeczkę mniej niż łączna pojemność wszystkich dysków, ale plusem jest to, że jeden z dysków może nam paść, zanim zaczniemy faktycznie tracić dane. Więc jeżeli jeden z dysków z jakiegoś powodu by padł, no to mogę sobie kupić kolejny, odbudować macierz, no i moje dane będą bezpieczne. Oczywiście przyda mi się również to do tego, że każdy komputer, który mam tutaj w studio, będzie mógł się połączyć z takim serwerem, więc jeżeli będę potrzebował przerzucić jakieś pliki inne niż surówki, ale na przykład, nie wiem, zaciągnąć jakieś programy, czy na przykład jeżeli będę robił backupy z Clonezilla, będę je mógł od razu wrzucać bezpośrednio na serwer, a także jeżeli mam komputer, który ma w sobie Avermedię i zgrywa obraz z innego komputera, no to on też nie musi zapisywać tego lokalnie, tylko wypcha to na serwer. Więc dużo mi to uprości logistycznie w zarządzaniu plikami, bo czasami było tak, że miałem w 3 różnych miejscach surówkę z jakiegoś filmu albo jakieś inne pliki, których potrzebowałem i potem żonglowałem tylko tym dyskiem na USB. No teraz mi się to bardzo uprości. Części, które wykorzystałem do dzisiejszego komputera, są w większości nowe. Ale są one nowe z tego powodu, że no, ja będę tego używał dość długo, przynajmniej tak planuję. No i zależy mi na tym, żeby to było niezawodne, ale tak jak mówiłem, jeżeli ktoś z was w ramach nauki chciałby się tym pobawić, no to tak jak najbardziej może użyć starego komputera i będzie to działało bez problemu. I z tego miejsca również bardzo serdecznie chciałbym podziękować dwóm firmom, które zaangażowały się w ten projekt. Po pierwsze firmie AMD za to, że podesłała nam
fajny procesor Athlon 3000G, którego robiłem jakiś czas temu recenzję na Morele TV. Jest to dwurdzeniowy, czterowątkowy procesor, ale co fajne, ma bardzo niski pobór mocy. A także chciałbym bardzo serdecznie podziękować firmie Western Digital, która podesłała dyski do tego filmu, 4 dyski HDD i 1 dysk SSD. Ważną kwestią jest również dobór dysku do takiego serwera, czy nawet do serwera NAS, jeżeli kupujecie gotowe. Często gotowe serwery NAS mają kompatybilne dyski, czy dyski, które są zalecane, certyfikowane, które będą na pewno dobrze działać. Dawniej sytuacja była dość prosta, bo wybieraliśmy po prostu dyski, które były dedykowane do NASów, czyli przykładowo takie jak mamy tutaj Western Digital Red, które właśnie były dedykowane do NASów. Oczywiście możemy teoretycznie użyć dowolnego dysku twardego i oczywiście będzie nam to działać. Warto natomiast pamiętać o dobrych praktykach. Dyski Western Digital Red właśnie są dedykowane do NASów. Co za tym idzie, one są przystosowane do pracy non-stop, one mają mniejsze wibracje, często są też dużo cichsze i mniej się grzeją. Więc po prostu czasami dyski są zoptymalizowane pod dane działania. Tak jak mówiłem, kwestia byłaby prosta jeszcze na dobrą sprawę 2 lata temu, ale teraz troszeczkę się pozmieniało i pomimo, że firma Western Digital podesłała mi dyski, muszę niestety troszeczkę po nich pocisnąć. Otóż okazało się, że Western Digital podesłał mi dyski, które wykorzystują system zapisu SMR, czyli taki, który nie bardzo nadaje się do macierzy. Czyli de facto tego, co my chcemy dzisiaj robić. No i warto powiedzieć sobie, dlaczego tak jest. Otóż wyróżniamy 2 najpopularniejsze systemy zapisu. Mamy CMR, czyli konwencjonalną metodę, a także SMR. CMR działa w ten sposób, że ścieżki na talerzu dysku twardego są zapisywane obok siebie, bardzo blisko siebie, a natomiast w przypadku zapisu SMR one na siebie delikatnie nachodzą. Ten zapis wygląda troszeczkę tak jak dachówki na dachu. To znaczy, że troszeczkę na siebie nachodzą. Technologia SMR sama w sobie zła nie jest. Trzeba sobie o tym powiedzieć, bo dla przeciętnego konsumenta jest to dobre, bo taniej ma wyższą pojemność dysku. Kosztem niestety prędkości zapisu danych. I dlaczego dyski SMR kiepsko nadają się do macierzy? Głównie właśnie z tego powodu, że mają niższą prędkość zapisu. Dajmy na to, że mamy macierz zbudowaną z 4 dysków po 4 terabajtach. Odbudowa takiej macierzy w przypadku awarii jednego dysku z użyciem dysku CMR, czyli tych szybszych, zajmuje 16 godzin, około, mniej więcej. Rozumiecie to? 16 godzin non-stop odbudowa takiej macierzy. A wiecie, ile zajmuje odbudowa takiej analogicznej macierzy na dyskach SMR? 9 dni. Ponad 9 dni. No tak, ale to jest oczywiście skrajny przypadek. My wiedząc tym, tak jak ja przykładowo mam teraz 4 dyski SMR, w przypadku gdyby padł mi jeden, ja mogę pójść do sklepu, kupić dysk CMR, no i macierz powinna odbudować się dużo szybciej, bo tak jak mówiłem, chodzi tutaj głównie o prędkości zapisu. I cała taka drama, która wybuchła jakiś czas temu, właśnie polegała na tym, że Western Digital wprowadził te dyski do linii NASowej, czyli WD Red, ale co gorsza, nie powiedział o tym nikomu. No i w momencie, gdy na przykład w firmach kupowano takie dyski, no to okazało się, że odbudowa macierzy tak długo zajmuje, no i po prostu profesjonaliści się zdenerwowali. Tak więc jeżeli ktoś z Was przykładowo buduje taki serwer backupowy dla jakiejś firmy czy dla siebie, ale zależy mu na wysokiej wydajności, nie tylko żeby to był jako backup, tylko jeżeli dużo ludzi ma z tego korzystać naraz, to rekomendowałbym Wam użycie dysków CMR, czyli przykładowo z Western Digitala na ten moment wszystkie dyski z serii WD Red Pro właśnie są CMR i one będą dedykowane do takich szybszych zapisów. No i nie przeciągając dalej, zobaczcie, jakich części użyłem do tego dzisiejszego materiału. Więc tak, procesor mamy tutaj Athlona 3000G. Jest to procesor, który podesłała firma AMD, za co bardzo dziękuję. Dyski omawiałem już wcześniej, więc teraz się nie będę na nich skupiał. Pozostałe rzeczy kupiłem sobie sam, czyli mamy płytę Asusa na B450. Po prostu jakaś generic płyta. Zależało mi na tym, żeby miała 4 sloty na RAM. Mamy też 6 złącz SATA, co jest dla nas ważne. Nie wiem, czy wszystkie 6 będzie działać, bo niektóre B450 mają tak, że gdy ładujemy do nich dysk na NVMe, niektóre porty SATA są wyłączane, więc będę musiał to sprawdzić jeszcze w manualu, jak to wygląda. Warto jest o tym pamiętać. Ale mamy na pewno złącza PCI Express, więc w razie czego będziemy sobie mogli dokupić kontroler, gdybym chciał ładować więcej dysków. Mamy tutaj zasilacz firmy Bądź Cicho 400 W, to jest jakiś certyfikat,
80 plus Gold wziąłem. Generalnie 400 W, on jest chyba semimodularny ten zasilacz, więc kable nam się nie będą pałętać. Z tego co czytałem, Pure Power 11 jest całkiem ok zasilaczem, nie jakiś top tier, ale też na czarnych listach 11 nie jest, więc myślę będzie git. No i mamy jeszcze dwie kosteczki 8 giga DDR4 XPG od Adaty. Więc dobrze, no bierzmy się za budowanie w takim razie. Soon after. Nasza machina zagłady skończona. Dyski podłączone. Czyli co, teraz trzeba podłączyć, zobaczyć, czy są wszystkie widoczne i jeżeli tak, to instalujemy system, robimy macierz i przewalamy pliki. Więc mamy tutaj nasze dyski, tylko co mnie ciekawi, to to, dlaczego M2 jest NA not available. Tutaj jeszcze jedna rzecz, z takiego mojego drobnego niedopatrzenia. Nie wiedziałem, że procesor Athlon 3000G nie obsługuje dysków NVMe. Co za tym idzie, nie mogłem użyć tego dysku SSD od Western Digital, bo po prostu nie był on wykrywany. W momencie, gdybym miał na przykład Ryzena 3200G, no to problem by zniknął, ale tak jak mówię, ten procesor mi wystarczy, więc użyłem innego dysku SSD na SATA do instalacji systemu. Generalnie rzecz biorąc, sam proces instalacji FreeNASa jest dziecinnie prosty. Czekamy, aż system się załaduje, wpinamy oczywiście internet do naszego serwera i monitor, no i na dobrą sprawę wybieramy tylko miejsce instalacji dysku, na którym ma znaleźć się system. Tak więc po wybraniu naszego dysku SSD, no po prostu system skopiuje swoje dane, co trwa raczej dość niedługo. Następnie wybieramy metodę bootowania UEFI bądź Legacy. W przypadku nowszych komputerów raczej wybierzemy UEFI, tak jak było właśnie też i tutaj. Po instalacji FreeNAS warto też sobie skopiować MAC adres naszego serwera i wpisać mu jakiś stały adres IP, tak jak ja zrobiłem, tak żeby po prostu nie biegało nam to po sieci, tylko żebyśmy mieli zawsze jeden stały adres IP. A teraz zobaczcie, jak wyglądała konfiguracja udziału SMB. Ok, tak więc jesteśmy na naszym FreeNASie i tak wygląda ten interfejs w dużym uproszczeniu. Tutaj mamy oczywiście obciążenie naszego serwera, mamy nasz interfejs, mamy oczywiście też wypisany adres IP, który się prawdopodobnie zmieni. Dobra, i co nas będzie interesowało, to to, żeby sobie skonfigurować właśnie nową pulę danych, naszą nową macierz, więc będziemy sobie robili. No i jest to prosta sprawa, tutaj mamy suggested layout. RAID Z2, aczkolwiek my będziemy chcieli zwykły RAID Z po to, żebyśmy mieli około 8 z hakiem terabajta pojemności. Wybierzemy sobie naszą macierz piwnica, myślę, że to będzie całkiem obiecujące. Tak, proszę stworzyć nam pulę. Musimy sobie zrobić konto. Musimy sobie zrobić nowego użytkownika, tak żebyśmy mieli normalnie dostęp, czyli tutaj sobie nazwiemy normalnie. Ok, tak więc mamy nasze nowe konto, no i zrobimy sobie to w ten sposób. Ok, jeżeli chcemy teraz sobie dodać nasz udział SMB, to musimy najpierw dodać dataset, więc możemy go po prostu nazwać go SMB. No i to wszystko, musimy go sobie zapisać. No i teraz musimy sobie przejść do udziałów, stworzyć sobie udział normalnie sambowy i tutaj powinniśmy wybrać z piwnicy właśnie ten udział SMB. Dobrze, w każdym razie bierzemy sobie nasze ACL-ki, no i my będziemy chcieli, żeby... Dobra, no i tutaj zostawiamy sobie to wszystko tak jak jest i dodajemy sobie kolejną ACL-kę, która jest tutaj i dobieramy sobie naszego użytkownika, wybieramy, że chcemy go wybrać, no i teraz wybieramy z Maslow. No i z tego, co my byśmy chcieli, to my byśmy chcieli, tak, wszystko tutaj z modyfikacją, no i to na dobrą sprawę powinno nam wystarczyć. Bo chcemy móc modyfikować pliki, w sensie ja bym chciał je normalnie zapisywać. No i tutaj powinniśmy sobie to zapisać i to na dobrą sprawę powinno być wszystko. Tak, możemy sobie teraz jeszcze zweryfikować, że tutaj nasza Samba uruchamia się zawsze automatycznie, gdy nasz serwer będzie uruchamiany. No i na dobrą sprawę powinniśmy móc się teraz połączyć już z... wpisać nasz adres, który póki co jest jeszcze taki.
Tak, i teraz logujemy się hasłem, które stworzyliśmy. I jak widzicie, mamy tutaj podmontowany nasz udział SMB, który jest tutaj, no i możemy sobie stworzyć jakiś test, no i możemy sobie już przesyłać jakieś pliczki, więc możemy sobie tutaj wrzucić na przykład jakiś obrazek, zrzut ekranu. No jak widzicie, wszystko działa bez najmniejszego problemu, nawet pomimo, że jesteśmy zalogowani w tym momencie przez Wi-Fi, także mamy skonfigurowany udział, no i wszystko działa. Transfery, które uzyskałem póki co na tym naszym serwerze, oscylowały w okolicach 70 MB na sekundę. Na dobrą sprawę nie wiem, czemu te transfery są takie, a nie troszeczkę wyższe. Tutaj może być akurat kilka czynników, których jeszcze nie debugowałem. Mianowicie może to być albo kabel, bo te RJ-ki, które mam tutaj w studiu, one były skręcane dawno i po prostu nie wiem, czy wszystkie połączenia na pewno zrobiłem dobrze i czy te kable są dobrej jakości. Albo też może być to kwestia mojego routera, który no... jest routerem mobilnym na dobrą sprawę, więc on może ma jakiś dziwny quality of service. Przez to, że mamy RAMu, mamy tam prawie 6 GB cache'u, więc na pewno pliki, które są mniejsze, powinny się kopiować z maksymalną prędkością, przynajmniej z tego, jak ja to rozumiem. No i jeszcze zerknijcie, słuchajcie moi drodzy, jak wygląda pobór prądu w przypadku, gdy serwer jest w spoczynku, gdy nic na nim nie robimy, a także jak wygląda pobór mocy wówczas, gdy kopiujemy na niego plik. Sam Athlon 3000G jest moim zdaniem idealny do tego typu rozwiązania, bo nie bierze on zbyt dużo prądu, jest przede wszystkim dziecinnie chłodny nie może być. Przede wszystkim jest bardzo chłodny, nawet przy kopiowaniu temperatury sięgają 30 stopni zaledwie, więc no jest to niemalże temperatura pokojowa, no troszeczkę więcej, ale no są to bardzo fajne wyniki. No i jeszcze takie drobne podsumowanie. Ja przerzuciłem sobie wszystkie pliki, które miałem z tego mojego 4-terabajtowego dysku na serwer. Mam jeszcze do zapchania 6 terabajtów, bo tamten dysk nie był pełny. Prawdopodobnie wrzucę również ten dysk 4-terabajtowy jako dodatkowy dysk, na którym może będę trzymał jakieś backupy z Clonzilli. Jest troszeczkę jeszcze planów, które bym chciał mieć. Można oczywiście postawić lokalną instancję Nextclouda. Mnie bardziej interesowałby klient, ponieważ mój Nextcloud jest w ogóle w innym fizycznym miejscu na VPS-ie gdzieś indziej. No i może ogarnę sobie tego typu rzeczy, jak na przykład butowalna Clonzilla po PXE. To by było całkiem fajne. No zastosowań dla takiego serwera jest naprawdę całkiem sporo. Tak jak mówiłem, ja dopiero się uczę tego też wszystkiego FreeNASa. No tylko takie podstawowe rzeczy jak udział Samby póki co ogarniałem, ale wiem, że możliwości jest dużo więcej i na pewno się tym pobawię. Tak więc dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że czegoś się może dowiedzieliście, jeżeli nie interesowaliście się wcześniej serwerami. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.